To jest bezpośrednio związane z rejestracją list wyborczych. Dwaj wiceszefowie Gliwickiego Koła PO byli członkami partii kilkanaście lat. O rezygnacji poinformowali Grzegorza Schetynę. Rezygnowałem z powodów centralizacji władzy w Platformie Obywatelskiej, podejmowaniu decyzji w Warszawie w trybie obiegowym lub nieobiegowym, jednak to dalej jest centralizacja, nepotyzmie, które tutaj ma miejsce. Miłosz Chruściel oczekuje odpowiedzi na pytanie, kto podjął decyzję o wykreśleniu kilkunastu kandydatów z list PO i Nowoczesnej. Między innymi Dominika Dragona, który również opuścił PO. Usunięcie z list mnie, Kajetana Górnika, kilkunastu innych osób, społeczników, którzy byli zaangażowani w życie społeczne Gliwic. No i wstawienie mniej znaczących działaczy partyjnych. Na listach znalazła się między innymi żona posła Borysa Budki. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Działa na wielu płaszczyznach. Jest osobą, która była na każdym marszu, na każdym evencie. Mam pytanie a propos rezygnacji dwóch wiceszefów Gliwickiej PO. Miłosz Chruściel uważa, że uzdrowienia wymaga sytuacja w PO. Rodzaj prowadzenia polityki, znaczy kampanii wyborczej teraz, tak? Czy rodzaj rządzenia, czyli sterowane centralnie z Warszawy, otrzymanie nas samorządowców? Trwa tak naprawdę wojna o demokrację wewnątrz ich struktur, gdzie dwóch bardzo dobrych radnych zostało usuniętych z listy bez praktycznie możliwości dania im szansy miernego udziału w wyborach. To kolejna odsłona zamieszania w Gliwickiej Platformie w kilkanaście dni przed wyborami samorządowymi. Prawo i Sprawiedliwość pyta PO o program i przywołuje obecne i były obietnice Platformy dotyczące wieku emerytalnego. Przed wyborami usłyszymy. Nie będziemy ponownie podwyższać wieku emerytalnego. My proponujemy zmianę na zasadzie wyborów, że ktoś może dłużej pracować, ale nie musi. Prawo i Sprawiedliwość przypomina, że koalicja PO-PSL zdecydowała się jednak podwyższyć wiek emerytalny. Projekt podnosi i zrównuje wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Dlatego najbardziej aktualne obietnice Platformy, że nie zrobi tego ponownie, rządząca partia podaje wątpliwość. Po wyborach usłyszymy. Trzeba ugranić ten wiek emerytalny. Ugranić, to znaczy ugranić. Ja więc pytam Platformę Obywatelską, czy wy naprawdę nie macie cywilnej odwagi, by powiedzieć uczciwie Polakom, co z wiekiem emerytalnym zrobicie, co zrobicie z 500+. A jeżeli dana partia sama sobie zaprzecza na przestrzeni 2 czy 3 lat, formułuje zupełnie sprzeczne ze sobą postulaty, to pytanie jest takie, czy taka partia jest po prostu uczciwa? Wybory samorządowe za 19 dni. Joanna Pilszuk, Panorama. Jan Krzysztof Ardanowski podsumowuje 100 dni swojej...